Zgodnie z harmonogramem kolejną sesję planuję zwołać w dniu 27 kwietnia 2020 roku i będzie to sesja w trybie zdalnym. Czy ja dobrze zrozumiałam, dopytywała radna Izabela Zielińska, czym podyktowana jest decyzja, by sesję w dalszym ciągu organizować zdalnie? Stan epidemiczny ciągle trwa, odpowiedział przewodniczący. Niezmieniona została ustawa o stanie epidemicznym, natomiast obostrzenia dotyczą tylko i wyłącznie maseczek, przy czym i w niektórych miejscach. Od poniedziałku maseczki są obowiązkowe jedynie w szpitalach, przychodniach czy aptekach. Do normalnej pracy wróciły urzędy. Argumentacja przewodniczącego nie wszystkich przekonała. Ta postawa jest niekonsekwentna, jeżeli chodzi o zarówno znoszenie obostrzeń i zlikwidowanie kwarantanny oraz izolacji i wielu innych obostrzeń, pozostałe zalecenia i niekonsekwentne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Miasta czy innych placówek, w tym również placówek oświatowych. Tryb hybrydowy, który nie jest prawnie możliwy do zastosowania, rozwiązałby ten problem, mówił radny Barwinek, który jednocześnie poparł stanowisko przewodniczącego. Nie otrzymuję taki wynik pozytywny w kwietniu albo w maju, kiedy tych zachorowań jest mało, dzień przed sesją. I co wówczas? No ja nie mogę wziąć udziału w takim posiedzeniu, choć bardzo bym chciał. Więc w mojej ocenie to jest problemem. Mówienie o tym, że COVID jest nadal wśród społeczności, ten COVID może pozostać już na zawsze wśród społeczności. To co? To oznacza, że już nigdy nie będzie sesji normalnej, bo przewodniczący tak sobie będzie życzył. Zaproponowana przez radną Zielińską sesja stacjonarna w reżimie sanitarnym także nie odpowiada przewodniczącemu. Ja tylko na podsumowanie powiem, że jest to moja decyzja i moja odpowiedzialność. My, podsumowując, zauważamy, że w oczach przewodniczącego Bogdana Błaszczyka czy radnego Kamila Barwinka stacjonarne posiedzenia 21 radnych muszą się mocno różnić od osobistego udziału w konferencjach czy spotkaniach.